Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał Pyk Paf. Znalazłem się ponownie w Przemyślu, a konkretnie znajduję się w pracowni jednego z najbardziej utalentowanych i doświadczonych polskich fajkarzy. Także zapraszam Was na rozmowę z mistrzem Bartłomiejem Antoniewskim. Przed Wami mistrz Bartłomiej Antoniewski. Dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim dziękuję, że zgodziłeś się na udzielenie wywiadu. To jest dla mnie naprawdę zaszczyt. Ale na początku muszę Cię poczęstować takim dość sztampowym pytaniem. Mianowicie, no, dlaczego w ogóle zacząłeś robić fajki i jakie były Twoje początki w tym rzemiośle? No, początek był w 1984 roku. I sprawił to zupełnie przypadek, bo zanamował kolegi, który chciał taką niedokończoną fajkę, taki półfabrykat zdobyć od przemyskich fajkarzy. No i zlecił mi takie zadanie, żeby to mu w jakiś sposób załatwić. I wtedy trafiłem do pana Rysia Filara i udało mi się taki półfabrykat dla tego kolegi u pana Rysia załatwić. No, kolega chciał sobie wyrzeźbić jakąś fajkę. To była, jak pamiętam, głowa marszałka Piłsudskiego. No i jak udało mi się od pana Rysia wziąć tą jedną fajkę, to sobie pomyślałem, czemu nie wziąć drugiej dla siebie. Może ja też coś potrafię zrobić. No i tak się zaczęło. Wtedy coś zrobiłem, pamiętam, takie małe dłuto z pilnika. I powoli, powoli udało mi się zrobić taką fajkę pirata. Bardzo nieudolnie to było zrobione wtedy. Ta fajka jest w tej chwili w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu. I pamiętam, że jak tą fajkę zrobiłem i poszedłem do pana Rysia, żeby mi pomógł tą fajkę wykończyć, to tam nabiłem sobie jego stemplami datę. Dlatego pamiętam, że ta fajka była zrobiona w 1984 roku. No a dzisiaj mamy 2022, więc niechybnie trochę czasu minęło. No i to był właściwie początek moich fajek. Natomiast jakieś tam takie zamiłowania rzeźbiarskie były właściwie od dziecka, od plasteliny poprzez jakieś klocki lipowe i tak dalej. No właśnie. Ale teraz robisz fajek znacznie mniej, tak, niż jeszcze robiłeś kilka lat temu. Z czego to wynika? Tak, postanowiłem sobie trochę odpocząć od fajek, ponieważ jak łatwo policzyć, od 1984 roku sporo czasu minęło. I postanowiłem trochę zająć się bardziej rzeźbą niż fajką. No stąd taka trochę, można powiedzieć, przerwa w robieniu fajek. Mhm. Ale porozmawiajmy teraz o właśnie rzeźbieniu, tak, w drewnie. No bo mimo wszystko, że dalej rzeźbisz, tak, czy to fajki figuratywne robiłeś, tak, czy rzeźbisz w drewnie, to jednak wykorzystujesz do tego materiał wrzosiec, prawda? Natomiast wrzosiec jest takim materiałem ciekawym, tak, jeżeli chodzi o rzeźbienie. I mógłbyś wytłumaczyć widzom, jak właśnie zachowuje się wrzosiec, no, do rzeźbienia, tak, jako materiał. I czy miałbyś jakieś rady, jakieś tipy dla osób, które by chciały porzeźbić wrzoścu, nawet jeżeli mają pół fabrykant fajkowy, na przykład kupiony, tak, nawiercony klocek, żeby go jakoś ładnie przejechać dłutem. Co byś im doradził? No znowu mogę sięgnąć do początku moich fajek i rzeźbienia, bo niedługo po tym 1984 roku, jak zrobiłem tą pierwszą fajkę,
zacząłem robić miniaturowe rzeźby z wrzosca. Właśnie dlatego, że wrzosiec bardzo dobrze nadaje się do rzeźbienia, szczególnie małych elementów. Jest materiałem dosyć twardym, zwartym, pozbawionym takiej struktury w drewnie, tej włóknistej, która przeszkadza właściwie w rzeźbieniu w każdym kierunku. Natomiast właśnie wrzosiec ma tą zaletę, że nie ma znaczenia, czy wzdłuż, czy w poprzek słoi, które są prawie że niewidoczne w tym materiale, pozwala na robienie właśnie takich miniaturowych rzeźb. No a fajka jest miniaturową rzeźbą. A to? Więc wrzosiec jest bardzo wdzięcznym materiałem. Jest wykorzystywany nie tylko do fajek, też do jakichś właśnie takich małych elementów rzeźbiarskich. Wiem, że się robi ustniki do saksofonów może? Saksofonów chyba tak. Zgadłem. Tak. A właśnie, bo no tak, rzeźbisz we wrzoścu, ale wrzosiec uchodzi za drewno dość twarde. Czy to nie jest jednak dość trudna sztuka rzeźbienia w takim materiale? Gdzieś tam kiedyś patrzyłem na różne, wiesz, klocki, takie, które się sprzedaje do rzeźbienia. Mm. Jakieś lipowe, takie z takiego miękkiego drewna. Nie, no to jest zupełnie inny materiał, bo niewątpliwie jest znacznie twardszy niż popularne takie materiały do rzeźby, jak lipa chociażby, która jest bardzo miękka i bardzo łatwa w rzeźbieniu. Natomiast wrzosiec jest na pewno trudniejszy, tym bardziej, że zdarzają się klocki naprawdę twarde, które pamiętam, że omijałem z daleka, bo sprawiały wrażenie, że nie da się w tym nic zrobić. No właśnie, ale czy ktoś bez takiego doświadczenia rzeźbiarskiego, tak, jest w stanie po prostu kupić ten prefabrykant wrzosiecowy, kupić dłuto i jednak z powodzeniem coś tam nawet prostego wyrzeźbić, czy to jednak polegnie? Co może zrobić, nie, żeby nie, jednak nie polegnie? Nie polegnie. No, podstawą jest ostre dłuto. No i upór w tym, co się chce zrobić. No bo nawet zdarzało się tak, że ja trafiałem na jakiś trudny materiał, ale już były prace na tyle zaawansowane, że zagryzałem zęby, zaciskałem zęby i kończyłem to, bo szkoda było zostawić. Ale no, wracając do twojego pytania, oczywiście, że każdy sobie z tym poradzi. Kwestia tylko dobrego narzędzia, czyli dobrego dłuta, no i uporu. Czyli jest jakieś specjalne dłuto, oprócz jego ostrości oczywiście, który byś mógł polecić, jakiś rodzaj drut. Ja jestem laikiem, więc no, może pytanie jest kompletnie idiotyczne. No ja ale przeszedłem przez różne dłuta, bo tak jak wspomniałem wcześniej, od dłuta, które zrobiłem sam z pilnika i którym się udało zrobić mimo wszystko jakąś rzeźbę w tym wrzoścu. A w tej chwili używam dłut Fail szwajcarskich i uważam, że to są bardzo dobre dłuta, uznane na całym świecie, że przestałem szukać coś innego. Dają radę, mówisz. Dają radę. Mam cały zestaw tych dłut i wiele lat mi służą i z powodzeniem. Wróćmy do fajek w takim razie, czyli tego, co widzów pewnie interesuje najbardziej. Twoje projekty są bardzo różne, tak? Od fajek właśnie gładkich, po fajki figuratywne. I chciałem się zapytać właśnie, jak powstają twoje projekty, tak? Od początku i skąd czerpiesz w ogóle inspirację, żeby zrobić dany model? No, projekty są z głowy, czyli jakaś tam wyobraźnia i chęć przełożenia tego, co jest w głowie, na fajkę. Ponieważ te moje ciągoty ciągle do rzeźbienia najłatwiej mi było właśnie przełożyć na fajkę. Ponieważ no, takie okoliczności się wydarzyły, że na początku ta moja działalność była związana z fajką, a chęć rzeźbienia spowodowała, że pojawiła się ta możliwość, że mogę po prostu
tą rzeźbę połączyć z fajką i dlatego robiłem fajki rzeźbione. A druga rzecz, że tych fajek rzeźbionych było niewiele na rynku, żeby nie powiedzieć, że nie było w ogóle. To było fajny akurat początek dla mnie i zacząłem te fajki rzeźbione właśnie robić jako spełnienie takich moich marzeń rzeźbiarskich. Mhm. A bardziej właśnie wolisz robić, raczej co ci daje większą satysfakcję, czy te właśnie fajki rzeźbione, tak, figuratywne, czy raczej takie bardziej klasyczne właśnie kształty? No, klasyczna fajka wcale nie jest taka prosta, jakby się wydawało. Czasami mi się, jak robiłem klasyczne fajki, wydawało mi się, że trzeba o wiele więcej zadbać o szczegóły i tam widać wszystkie takie niedociągnięcia. Natomiast w fajkach rzeźbionych można było ukryć wiele jakichś niedomagań, chociażby materiału, bo jak gdzieś trafiał się jakiś wrzosiec w którymś miejscu jakoś tam minimalnie uszkodzony i wiadomo, że gładkiej fajki się nie dało z tego zrobić. Natomiast rzeźbiono oczywiście, bo te miejsca można było wyciąć i zrobić jakoś ciekawą fajkę. Ja zauważyłem to po fajkach właśnie z pianki morskiej, którymi się interesuje, które mnie bardzo cieszą. Mianowicie szukając różnych fajek z pianki morskiej, to zauważyłem kiedyś, że kurczę, nie, że jak jest fajka rzeźbiona z tymi tutaj jakąś siateczką, tak, piękną i tak dalej, była zwykle tańsza niż fajka gładka, prawda? No i dopiero potem tknęło mnie, że kurczę, jednak mimo wszystko trafić na materiał, czy to wrzosiec, czy to na przykład pianka morska, tak, który będzie idealny bez żadnego sandpitu, to nie jest taka łatwa sprawa i czasami faktycznie łatwiej sobie pomóc rzeźbieniem. Tak, to widać w fajkach właśnie klasycznych, że tutaj no dopiero widać ładne usłojenie tego materiału, ładny układ słoi właśnie dobrany do kształtu fajki i to widać. Natomiast jak robi się fajkę rzeźbioną, to traci się ten walor taki właśnie ciekawy usłojenia wrzośca. Tego nie widać wtedy w fajce rzeźbianej. Chyba można wydobyć jakoś też delikatnie. Można w takich fajkach, które mają ciekawe kształty, ale nie rzeźbione, bo jak robiłem portrety ze zdjęć na fajkach, to czasami właśnie takie ładne usłojenie na tej twarzy wręcz przeszkadzały w tej rzeźbie. Wolałem wtedy dobierać taki wrzosiec, który właśnie nie jest tak doskonale usłojony i z takim bogatym usłojeniem. To lepiej było właśnie użyć takiego wrzosca, który tam nie jest zbyt atrakcyjny. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o rzeźbieniu i o walorach wrzosca, i o tych małych rzeźbach wrzoścowych, no to pokażę, jak wygląda klocek wrzoścowy i jak wygląda taka mała rzeźba, że taką małą rzeźbę właśnie da się zrobić całkiem fajnie z klocka wrzoścowego, w zależności od tego, jak to sobie tam ułożymy. O. No, bardzo ładne. To jest kopia Natsuki, to jest chyba szczurołap. Tutaj na plecach ma takiego szczurka. Jest. Może go trochę widać. No to ta rzeźba była bardzo dawno Więc zrobiona. Teoretycznie mogłaby być tam również dziura na tytoń, jeżeli chodzi no, o za chwilę pokażę klaska. Taki model fajki. Tu jest taki chyba... To nie jest, tu jest pogromca demonów. O, to na takiej skorupie z kokosa. Mm-hmm. Z szaberką. No, tak jak wspomniałem, to jest 87 rok, czyli to jest bardzo dawno. I wykonany był dosyć prostymi dłutami. Jeszcze wtedy nawet nie miałem takich dobrych dłut.
Tak jak, więc widać, że można nawet jakimś słabym dłutem w tym wrzoścu sobie coś fajnego zrobić. Tu jest jeszcze taka też bardzo skomplikowana rzeźba. To też podobne lata są, więc można takie ażury zrobić i delikatne elementy. I to nie łamie się, jak widać. Natomiast, natomiast z innego, tutaj nawet ta miotła, takie są te elementy bardzo delikatne, więc w innym materiale ciężko by było to osiągnąć. To co? To może pokażesz jeszcze, widzom projekty fajek. Jeszcze pokażę, może tutaj przyjdziemy, tak, nie wiem jak to będzie widać, może jakieś no, światło. No to przeniesiemy się tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Tak, to wezmę takie trochę dobra z tych moich archiwalnych rysunków i projektów. Ja już zaraz wszystko udokumentuję. No, także jakieś właśnie portrety. Czyj to jest portret? Już nie pamiętam, ale tak wygląda projekt. Najpierw trzeba sobie narysować parę tych ważnych linii. Które legenda potem... 1:1? Tak, to jest 1:1. Mhm. To przeważnie te projekty, które są, to są rysowane 1:1. Mhm. Chociaż niekoniecznie, bo ten to nie była taka mała fajka. Ta fajka była znacznie większa. No, tego jego moście poznaję. Skądś go znamy. Skądś go znamy, tak, tak. Tak, tutaj jeszcze są jakieś takie inne kształty. To też są potrzebne. Jest potrzebnych parę linii takich ważnych dla fajkarza. No i tutaj możemy przelecieć tak szybko. Co się podjadło tą fajkę z boku? Tak, coś tam zawsze coś je podgryza. Czasami mogą się pojawić jakieś to jest ciekawe inne. No. Tak, szybko przelecimy, jak to mogło wyglądać dawno temu. No, cygarniczki jakieś, no różne ptaki. Właściwie wszystko można zrobić na fajce. Chyba taką widziałem fajkę gdzieś w sklepie internetowym twoją. Gdzieś chyba w Stanach nawet. Mogła się pojawić. No, na pewno była zrobiona, bo większość to też taka piłka z nogą piłkarza. Tu nic ciekawego nie ma, ale jeszcze zajrzymy. Może tu coś będzie ciekawszego. A to nie, ale jakieś fajki. Czasami tylko były pomysły, które nie były do końca zrealizowane. Zostały tylko na papierze. No właśnie, bo ty robisz też fajki na zamówienie. Robiłeś na pewno fajki na zamówienie. Natomiast no pytanie takie, bo często klienci na pewno mieli swoje różne życzenia. I w ogóle zdarzyło ci tak, się... Tak, tu był Sherlock Holmes. Tu no, jest to właśnie taka fajka z kieliszkiem. Z dłonią trzymającą kieliszek. No tutaj na pewno jest gdzieś też projekt taki z takich, że tak powiem, głupich pomysłów na fajkę. Ktoś chciał kiedyś, żebym zrobił fajkę w kształcie trumny. No ja zrobiłem projekt, ale to... Umarł. Tak. No, tu jest taki Chińczyk palący fajkę i mogę pokazać, bo gdzieś tu mam pod ręką sekundkę. Dobra. Niestety nie mam fajki, ale mam, nie wiem czy to zaświecić, nie, ale mam właśnie zrobioną kopię, bo robiłem kopie gipsowe niektórych moich tych ciekawszych fajek, więc możemy sobie wyobrazić, że to nie jest gips, tylko wrzosiec i to mniej więcej tak by wyglądało. Ciekawe. No właśnie, chciałem się ciebie zapytać, a czy zdarzało ci się robić fajka na zamówienie, no, która ci się po prostu... No... cholernie nie podobała, tak żebyś sam w niej nie chciał zapalić, ale mimo wszystko po prostu zrobiłeś taką fajkę na życzenie klienta. Pamiętasz takie przypadki i jakie to były projekty? Robiłem fajkę łosia, który miał poroże. Na szczęście miał zdejmowaną, ale sobie nie wyobrażam, jak palić w takiej fajce z tymi rogami, ale bez rogów oczywiście się dało w niej palić. Ja chyba raczej... Ja mam dwie z fajki, które ja używam osobiście. To są zwykłe, gładkie, proste fajki klasyczne.
jakoś sobie nie wyobrażam, żebym palił w rzeźbionej fajce. Czyli jednak, mimo że słyniesz z fajek rzeźbionych, to jednak fajki klasyczne to jest... To ja palę w fajce takiej klasycznej, tak. Ja myślę, że te fajki rzeźbione często są fajkami kolekcjonerskimi. I myślę, że one uzupełniają taką właśnie kolekcję fajek klasycznych. I fajka rzeźbiona jest jakimś tam tylko dodatkiem do tej kolekcji. No właśnie, jak już jesteśmy przy tych kolekcjach różnych fajczarzy, no to wiem, że robiłeś fajki no, dość znanym personom. Między innymi no tak, dla Gintera Grassa, dla Makłowicza. Przypomniałeś mi właśnie Gintera Grassa. Trafiłem na tę informację gdzieś w sieci i właśnie chciałem się ciebie zapytać przede wszystkim, jak doszło chyba do tego, jakie smaczki robiłem masz. Fajkę, portret pana Janusza Onyszkiewicza. Kojarzę. Pamiętam, był kiedyś w Przemyślu i tak mi się wydaje, że no na pewno jest bardzo ładną fajkę zrobiłem kiedyś dyrektorowi Muzeum Azji i Pacyfiku, panu Andrzejowi Wawrzyniakowi. I to była ładna fajka, muszę powiedzieć. A jak się stało, że skontaktował się z tobą Ginter Grass? To on bezpośrednio się ze mną nie kontaktował. To robiłem dla kogoś, kto chciał podarować tą fajkę. A, w ten sposób. Czyli nie miałeś kontaktu? Tak, nie miałem. Ale z Makłowiczem miałeś kontakt. Możesz coś zdradzić? Tak. Jakieś sekrety? Oczywiście takie nie jakieś bardzo pikantne, tak, żebyśmy taki... to mogli puścić. Tak. No, odwiedził mnie kiedyś pan Robert Makłowicz. Przerwę ci, bo tu mamy dowód tego. Tak, jest takie sobie... Zachowałem zdjęcie historyczne. Grochówka czy coś innego? To była Skorzonera, czyli wężymort chyba, jak pamiętam. Taka potrawa, powiedzmy, polskie szparagi. No i to była taka fajna historia, bo właśnie odwiedził mnie pan Robert tutaj w warsztacie ze swoją ekipą. No, powstał jakiś tam film, który chyba można obejrzeć, i wtedy pamiętam, że chyba jakąś fajkę pan Robert dostał ode mnie. Myślę, że to mogło być jabłko, fajka w kształcie jabłka. Tak sobie teraz przypominam. A czyli on nie zamawiał, tak? Nie robił zamówienia, nie, tylko nie, dostał. To było takie jakby z mojej strony podziękowanie za odwiedziny. Rozumiem. Aha, i myślałem, że on palił fajkę, a to jednak... Nie sądzę, żeby palił fajkę. No, nie wiadomo, czy potem nie zakurzył w niej, ale to już, nie dowiemy. Trzeba byłoby się go zapytać. Tak, tego jest. Nie wiem. Dokładnie. A czy zdarzyło ci się kiedyś odmówić wykonania danego projektu zleconego przez klienta? Nie pamiętam, żebym odmawiał, ale zdarzyło mi się zrobić różne fajki z różnymi częściami ciała ludzkiego. Więc można wiele rzeczy na fajce czy w fajce umieścić. No właśnie, bo tu tak zahaczamy trochę o tematykę takiego, nie wiem, etyki fajkarza, tak? Czy w ogóle według ciebie istnieje coś takiego jak właśnie etyka, tak, fajkarza? Jaki powinien być fajkarz? Jaka, nie wiem, powinna być jego relacja, tak, z klientem? No, tutaj nie powiem nic jak nowego ani odkrywczego, no to jakoś uczciwość obowiązuje wszystkich. I w dziedzinie fajki też, i nas fajkarzy również. No.
Nie można ukrywać na przykład jakichś defektów drewna w fajce, bo prędzej czy później to wychodzi, więc tutaj nie ma sensu takich rzeczy robić. Chociaż wiele rzeczy się może wydarzyć, bo to jest tylko drewno, to jest naturalny materiał, więc nie do końca wiemy, co tam w środku jest, ale to tutaj myślę o takich rzeczach, że trzeba zrobić na tyle to dobrze, na ile można to zrobić dobrze. No cóż jeszcze można powiedzieć, jeżeli, no ja na pewno moją taką wadą i może związaną trochę z etyką jest to, że czasami obiecuję, że coś zrobię, a potem to długo ktoś musi czekać. I, no ale to jest uniwersalna i przypadłość jest, każdego. No tak? Niekoniecznie, no, ale to sobie zawsze wytykam, że, mhm. że tutaj jednak mógłbym coś zrobić lepiej, ale to związane jest z czasem i z tym, że jednak doba ma tylko 24 godziny, a ja mam dwie ręce, więc... A oprócz fajek też istnieje życie poza fajkami. Tak, o tym też sobie jeszcze powiemy na pewno. Z którego należy korzystać. Ale jeszcze kontynuując ten temat etyki, tak, bo co prawda nie zdarzyło ci się odmówić danych projektów, tak, ale czy na przykład jest coś, bo na przykład robisz fajki właśnie, nie wiem, rzeźbisz jakieś ludzkie głowy i tak dalej, twarze, postacie historyczne, czy istnieje coś na przykład, co spowodowałoby, żebyś na przykład odmówił zrobienia danej fajki i czy to jest w porządku, tak, że fajkarz może odmówić wykonywania na przykład jakiegoś danego kontrowersyjnego projektu? Tak, myślę, że jakby mnie ktoś poprosił o portrety kilku osób, nie wymienię jakich, to myślę, że bym odmówił i bym nie robił. Natomiast więcej jakichś ograniczeń nie widzę, żeby nie realizować czyichś pomysłów, a że tak powiem. Czasami ktoś po prostu coś chce bardzo no, mieć na fajce. No. Więc pamiętajcie, nie przesadzajcie, jak będziecie zrobić zamówienia. Czemu nie zrobić mu przyjemności? Dlaczego nie zrobić przyjemności? No dokładnie tak. No właśnie, troszkę chciałbym przejść na temat miejsca, w którym się znajdujemy, tak? Nie ma co ukrywać, że jesteśmy w Przemyślu, no tak, prawda? Kolebce fajki. Kolebce fajki w mieście, które uchodzi za wciąż, tak? Polską stolicę fajki, ale właśnie przy tym słowie wciąż bym chciał postawić pytajnik, bo co prawda, wiesz, twoje pokolenie, tak, wasze pokolenie ciągle działa, prawda? Jest sporo rzemieślników tutaj w Krakowie, tak, czy firm, które w Przemyślu, które tworzą po prostu fajki. Natomiast nie za bardzo widać po prostu, żeby ta tradycja była kontynuowana przez młodsze pokolenie. Może z wyłączeniem Mateusza Worobca, no, tak? Na szczęście jest robi. Mateusz Worobiec. Tak, tak. Wyłączam go w nawias po prostu przy tym pytaniu. Ale oprócz niego jakby nie widać tego zainteresowania, więc też pytanie, z czego to według ciebie po prostu wynika i co można by zrobić według ciebie, żeby ta tradycja przemyska była kontynuowana? No tu się niestety na siłę nic nie da zrobić. No, jeżeli nie będą młodzi ludzie mieli pomysłu takiego, żeby się tym zająć, no to my nie mamy na to wpływu, bo tutaj nie da się nikogo przymusić, ani w jakiś sposób chyba nawet zachęcić, bo każdy musi to jakoś tam indywidualnie poczuć w sobie, że chce to robić. A poza tym, nie wiem, wydaje mi się też, że czy sposób życia taki, że się pali fajkę, jest jakimś, nie wiem, czy ja to dobrze mówię teraz, czy nie robię złej roboty fajczarzom, nie fajkarzom, a fajczarzom, ale ja myślę, że ta kultura palenia tytoniu jest tak stara, że jeszcze w najbliższym czasie ona nie zginie. No, a jeżeli ludzie będą chcieli palić tytoń, no to też muszą mieć w czym. Więc te fajki myślę, że zawsze będą robione. No. Może przyjdzie taki czas, że
ci, którzy w tej chwili są te małe dzieci, które za chwilę dorosną i może wpadną ten taki pomysł, że warto jednak taką tradycję przemyską kultywować dalej. Ktoś wpadnie na ten pomysł. W samej Polsce oczywiście są młodzi fajkarze, tak? To nie ulega najmniejszej po prostu wątpliwości, także ten proces, czy to rzemiosło, no nie zanika w Polsce, tak? Natomiast właśnie w przemyślu tak jakby jest coraz z tego mniej. Kiedyś to faktycznie, tak mi się wydaje, że była taka zastępowalność pokoleń w tym mieście, prawda? Tak, był, tak, tak, był tak, Swoboda, tak, był, no, tak. Był mistrz Kulpiński, prawda? I to tak jakby szło, ale teraz jakby nożem uciął, tak? Pojawia taka cezura, wyłączając oczywiście Mateusza Worobca, tak? Że to się jakby po prostu zatrzymało. Mimo, że ta tradycja jest tutaj kultywowana także w obszarze takim, powiedziałbym, promocji, prawda? Są święta fajki, przemarsz z fajkami. Tak jakby miasto tym trochę żyje poniekąd, prawda? A mimo wszystko coś młodzi nie chcą brać tego po prostu w swoje ręce. No nie, ale to tutaj nic się nie da zrobić na siłę. No tu po prostu to musi wychodzić z tych młodych ludzi. No, ten pomysł na życie na przykład i robienie fajek. Jakieś warsztaty, prawda? Na przykład, tak? Żeby na przykład zachęcić młode osoby, żeby do warsztatu, żeby pokazać, jak co zrobić, prawda? Takie jakby, nie wiem jak to ładnie ująć, tak. Semantycznie takie jakby no, szkolenia. Ale święto fajek takim odbywa się w Przemyślu już sporo lat. I te fajki widać w mieście, chociażby przez ten jeden dzień w roku. I ci młodzi ludzie mają możliwość oglądania i rozmawiania na ten temat, więc ale nie widać wśród młodych ludzi jakiejś takiej chęci albo zainteresowań w ogóle fajką, więc ja myślę, że to bo oni widzą, wszystko się zmienia. Oni chyba widzą gotowe produkty, tak? Natomiast chodzi mi o spojrzenie na proces. Teraz na przykład rękodzieło jest bardzo popularne, prawda? I są różne warsztaty rękodzieła, no gdzie ktoś może przyjść, zobaczyć. Tak. Robi się szkolenia dla szkół. Dobra, może robienie fajek, jeżeli chodzi o z grupą szkolną, to nie jest mało dydaktyczna nie sprawa. Jest. Ja myślę też, że ten trend taki ogólnie antytytoniowy, może, że to nie jest zdrowe, może są różne jakby to ująć. No to nie jest popularny temat. Niemniej jednak fajka jest jakimś dziełem sztuki. No, no małym, bardzo małym, ale jest. Więc pod tym kątem no, nikt się nie zastanawia w tej chwili, że może przestaniemy robić biżuterię. No, robiliśmy ją, robimy i będziemy ją robić. Fajkę robiliśmy, robimy, ale czy będziemy dalej robić w Przemyślu? Mam nadzieję, że tak. Czym zajmujesz się poza tworzeniem fajek? Jakie masz inne hobby? No, od jakiegoś czasu zacząłem malować. I po długiej przerwie, bo wiele lat temu, trochę próbowałem malować jakieś obrazy olejnymi farbami. No i dwa lata temu jakoś wróciłem do tego, spróbowałem, czy jeszcze mi się chce i czy potrafię i sobie tam parę obrazów namalowałem. Były to portrety, kopie obrazów oczywiście. W tej chwili też zacząłem taki malować. Nie, mam go tutaj nawet gdzieś z tyłu, to można pokazać. Pokażemy jak, od razu. Jak uważasz? Proszę. To jest to? Tak, to jest to. Innego tutaj nie ma. To jest zaczęty obraz. Tak, właśnie tak wygląda. Rembrandta, Dziewczyna w oknie. Bo może mi się go uda kiedyś skończyć. No i cóż, od jakiegoś czasu, od paru lat gram w tenisa. Więc to też jest stołowy? Taki ziemny? Tenis ziemny. Mamy fajną grupę. I sobie spędzam czas aktywnie na świeżym powietrzu. Musi tutaj paść pytanie, które muszę zadać. Mianowicie, jakie są twoje ulubione tytonie? Ja lubiłem palić Kapitana Blacka. No, jakieś tam tytonie Cornell & Dell, to też
były fajne tytonie, ale ostatnio mało palę fajkę. Od kiedy gram w tenisa, to praktycznie nie paliłem. No dzisiaj była okazja zapalić. Tak, no. Czuję się zaszczycony, chociaż, że przełamałem to. Chociaż od jakiegoś czasu myślałem o tym, żeby sobie zapalić fajkę, ale jakoś ciągle nie było kiedy. Ale jest to miłe zajęcie, muszę powiedzieć. Słuchajcie, kochani ludzie. Szczególnie tak dobry tytoń, jakim mnie poczęstowałeś. A tak, ale nie powiemy jaki. Niech to będzie, niech to pozostanie naszą tajemnicą. Nie powiemy. Słuchajcie, mili, kochani ludzie. Bo właśnie Bartek przygotował dla was fajkę do wygrania. Mam fajkę. Tam jest, tam leży. Tam się pyszni pod oknem. Tak, to jest taka fajka. Może ty pokażesz, bo będziesz wiedział, jak ją pokazać. No, podejrzewam, że pewnie tak jak ty byś mi pokazał, ale... Ale co o niej powiesz? To jest jaki kształt, formalnie rzecz biorąc? Może o kształcie niech powiedzą... niech się o kształcie fajki niech się wypowiedzą ci, co będą oglądać ten filmik, prawdopodobnie na YouTube. Tak, tak, na YouTubie to wszystko działa. No, to jestem ciekawy, jak określą tą fajkę. Co to jest za fajka? No właśnie, no to macie... To jest niezły kawałek wrzośca, mam nadzieję, i myślę, że się kształt spodoba. A ponieważ teraz fajek mało robię, więc to może będzie jakaś atrakcja. No to macie pozakonkursowe pytanie, jaki to jest, jaki to jest model fajki, jaki to jest kształt fajki, tak jakbyście to określili. Ale przedmiotem konkursu będzie trochę co innego. Mianowicie od przyszłego jakby wywiadu, tak, który będzie kręcony, troszkę będzie zmieniona formuła. Mianowicie pojawia się również pytanie albo pytanie od was, tak, do mojego kolejnego gościa. No, z aktualnym to już za późno, tak, no bo już materiał będzie opublikowany. Więc waszym zadaniem jest napisanie po jednym pytaniu, jakie chcielibyście zadać po prostu fajkarzowi. Nie wiecie jakiemu, bo nie wiecie, kto będzie pytany, więc to pytania powinny być, że tak powiem, ogólne. No i ta osoba, która zada najciekawsze pytanie, otrzyma tą fajkę po prostu, tak? A jest to fajka naprawdę cenna, bo mistrz Bartłomiej robi naprawdę świetne fajki, jedne na pewno z najlepszych w Polsce, bardzo wartościowe. W ogóle gdzie twoje fajki można kupić? Mam nadzieję, że jeszcze na fajkowo są jakieś fajki. A jeżeli nie ma, to za jakiś czas będą. Ale z tobą się można skontaktować na przykład, żeby zrobić fajkę na zamówienie? Tak, chociaż może nie w tym roku. Okej, okay. No to tym bardziej dostanie takiej fajki jest czymś naprawdę unikatowym i to jest nie lada gratka, więc piszcie swoje pytania, jakie będzie można zadać po prostu fajkarzom, tak? No i najlepsze, najciekawsze pytanie będzie nagrodzone właśnie tą piękną, wspaniałą fajką. Czas macie do niedzieli włącznie na zadawanie po prostu pytania. Do najbliższej oczywiście niedzieli od emisji tego materiału. Krótko? Tydzień? Zależy, kiedy materiał wyjdzie. Bo będzie jeszcze, może być jeszcze krócej. No ale czas się liczy, czas antenowy, wszystko to nie ma. To żarty się tutaj, żarty na bok. Dobrze. Czy jakieś ostatnie słowa do widzów kanału? No, bardzo mi miło było was gościć u mnie w warsztacie. Mam nadzieję, że te parę słów, co powiedziałem, były interesujące. Jeśli byście mieli jakieś kolejne pytania, to proszę bardzo do Krzysztofa. Krzysztof zawsze mi przekaże je. Kanał jest publiczny, można czytać. Możemy to w jakiś sposób kontynuować. Oczywiście. No zapraszam oczywiście do Przemyśla, do stolicy polskiej fajki, na święto fajki. I zachęcam do spotkań w gronie fajczarzy. Zawsze jest sympatycznie i miło. W takim razie ja dziękuję pięknie.
Dziękuję za rozmowę. Dziękuję mi za miło. Odwiedzinę. Masz zimną rękę, zmarzłeś? Tak, bo przez telefon rozmawiałem przed chwilą, przed cięciem, które zrobiliśmy. Ale wy może go nie zauważyliście, a może no, tak. Może zresztą, tak. Jakie to ma znaczenie. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Ja również dziękuję. Trzymajcie się. Na razie.